Siemano wszystkim, tu Ptaku i witam wszystkich widzów kanału FPS Media. W dzisiejszym filmiku mam dla was Call of Duty Black Ops 2 i na samym początku powiem wam jedną kwestię informacyjną. Stwierdziłem, że na kanał FPS Media po kolei po prostu będę wrzucał filmiki najpierw oczywiście z Warfightera, potem z Ghosta i z Black Opsa 2 i cały czas po prostu takim oto systemem będę wrzucał filmy na kanał FPS Media, czyli Warfighter, Ghost, Black Ops 2. Warfighter, Ghost, Black Ops 2. Także to taka kwestia informacyjna, szybciutka. Dzisiaj mam dla was likwidację potwierdzoną na mapce Hijacked. Używałem sobie tutaj pistoletu maszynowego MSMC z szybkimi magazynkami i z szybkim wyciągnięciem, z tego co pamiętam. Broni zapasowej oczywiście nie posiadałem. Moje wyposażenie to było C4 i jeden granacik ogłuszający. Moje perki to w pierwszym okienku był przeciwodłamkowy i waga lekka, z tego co pamiętam. W drugim okienku padlinożerca, w trzecim okienku maska taktyczna. Moje point streaky to był orbitalny wisat za 1200 punkcików, samolot szturmowy Warhawk za 1400 punkcików, no i rój za 1900 punkcików, tak. Stwierdziłem, że całkiem przyzwoity meczek, całkiem dobry wynik, to stwierdziłem, że wrzucę. No więc w dzisiejszym filmiku chciałem powiedzieć o kilku moich przygodach ze szkoły. Także zapewne wszyscy wiecie, mój pseudonim to Ptaku, tak? No i powiem wam, że u mnie w szkole, jak jest sala biologiczna, to koło tej sali biologicznej są, że tak powiem, zdjęcia ptaków, no i tam jakieś opisy i tam coś z łaciny, nie? No i tak, moi kumple zrobili mi taki, że tak powiem, śmieszny prezent na Mikołaja w szkole, nie? No i wzięli, wydrukowali moje zdjęcie, wpisali moje imię, nazwisko, pseudonim, no i napisali z łacińskiego Birt, nie? No i powiesili to zdjęcie moje koło tej sali biologicznej, dyrektorka ich złapała. No i mieli leciutko, że tak powiem, przesrane. Potem się mnie kumpel spytał, czy chcę, bo mówił, że ma coś dla mnie, czy chce, żeby mi to dał. Ja mówię, no to jak ci niepotrzebne, to daj, nie? Patrzę, a tam na kartce jest moje zdjęcie właśnie. No i tam mój pseudonim wpisany po angielsku. Oni nie wiedzieli, jak ptak jest po łacinie, no to wpisali, wiecie, po angielsku, nie? No i kurde, powiesili tą kartkę koło sali biologicznej. Naprawdę miałem z tego bardzo, bardzo duży ubaw. Ale to jest jedna przygoda. Kolejna przygoda to, że tak powiem, są kawały, które robimy jednemu kumplowi, z którego zawsze się śmiejemy, tak? No i tak, jeden kawał, który mu zrobiliśmy. No głupi kawał, ale się pośmialiśmy, nie? Złożyliśmy się na kilogram soli, tak? Nie wiem, ile on tam kosztował, z 2,50, 3 zł chyba. No i złożyliśmy się na ten kilogram soli. No i stwierdziliśmy, no dobra, co mamy zrobić z tą solą? Wsypiemy mu do plecaka cały kilogram, nie? No trochę to było głupie, ale, że tak powiem, wsypaliśmy mu ten kilogram. On był potem leciutko wzburzony, ten plecak sprzątał na geografii potem. Koleś z geografii się na niego dar, a on ten plecak porządkował. No i, a my mieliśmy naprawdę, naprawdę całkiem niezły ubaw, tak? Bo szczerze mówiąc, zawsze jak sobie robimy jakieś żarty czy coś, to zawsze pada na tego samego kumpla. No i zawsze jakoś jemu robimy głupie kawały, nie? I powiem wam tak, ten właśnie oto ziom, że tak powiem, no nie czesał się, tak? Nie czesał się, no i kiedyś na urodziny kupiliśmy mu grzebień i, że tak powiem, zrobiliśmy galę wręczenia złotych grzebieni. Po prostu kupiliśmy ten grzebień, ja mu ten grzebień tak jakby wręczałem, nie? No a kumpel to nagrywał, no i gdzieś tam to jest, ale to nie będzie nigdzie na YouTubie publikowane, tak? Kolejnym żartem, który zrobiliśmy temu samemu kumplowi, był kawał, że tak powiem, z papierem toaletowym, tak? Była taka bardzo, bardzo, bardzo duża rolka papieru za 4 zł. Kupiliśmy tą rolkę, no i obwiązaliśmy kumplowi wszystkie książki, strój od WF-u, do spodenek od WF-u napchaliśmy do kieszeni właśnie tego papieru jeszcze. Cały plecak po prostu miał w papierze toaletowym. Z pół tej rolki za 4 zł poszło do jego plecaka i on w ogóle się nie zorientował, że podpierniczyliśmy mu plecak spod klasy, że znieśliśmy ten jego plecak do szatni, że napchaliśmy tego papieru toaletowego tyle, nie? No, potem on na lekcji otwiera plecak, patrzy, a tu tyle papieru toaletowego. Nawet nauczyciel się śmiał z tego, z tej sytuacji z tym papierem toaletowym, tak? Kolejną przygodą, którą kiedyś
się zrobiło. To było jeszcze właśnie w podstawówce. Zapomniałem o tym na samym początku powiedzieć. Była taka sytuacja, że... ktoś tam schował wszystkim plecaki, tak? No i jeden kumpel poszedł sobie właśnie ten plecak odzyskać z takiego pokoju, nie? Drugi kumpel go przystawił. Przestawił mu te drzwi z drugiej strony, ten pierwszy pchnął te drzwi, no i dup drzwi odleciały z zawiasów, nie? No to trzeba było wzywać tego woźnego, no i po prostu on się tam zajmował naprawieniem tych drzwi. Jeszcze jeden kumpel miał taką przygodę, że... co on to wtedy zrobił? Aha, Jezu. No zapomniałem, Jezu, no nieważne, nieważne. Ale no, też były jakieś jaja w każdym bądź razie. Pamiętam też w gimnazjum była taka sytuacja, że... oglądaliśmy kiedyś Troję na języku polskim. Tak, no i... no wiecie, Troja, tam zabijanie, miecze, takie rzeczy, nie? No i zaczęliśmy sobie robić z jednego ziomka jaja. Wiecie, tam jeden siadł za nim i przysłaniał mu oczy, że on nie może oglądać Troi, bo tam za dużo przemocy. No i ten oczywiście z pięściami do niego od razu, bo to był taki koleś, który... no o byle pierdołę się spinał strasznie, nie? No ale bywa i tak, nie? Była jeszcze taka sytuacja, pamiętam, na WF-ie. Siedzimy w szatni, okno otwarte, nie? Kumpel stoi pod oknem. No i jeden mówi do niego, żeby podskoczył. Ten się pyta, po co? Ten mówi, podskocz. Ten podskoczył, jak głową przypierdolił, kurde, w ten... w to okno, to potem z 10 minut po prostu ogarniał się i po prostu musiał załapać, co się dzieje, że tak powiem, nie? Jest jeszcze dużo takich przygód, które miałem w tym... gimnazjum, w liceum, ale już czasu brakuje, żeby o nich powiedzieć, bo filmik się właśnie za moment kończy. Mam nadzieję, że taki humorystyczny filmik przyjmiecie jakoś dobrze. Także ode mnie to by było na tyle. Wynik końcowy to będzie 60-5. Tutaj jak widzicie, totalne zniszczenie drużyny przeciwnej. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Na razie wszystkim, yo!